powiedzmy, panie trenerze, no w tym rewanżowym starciu po raz kolejny bardzo wyrównany mecz z Gwiazdą Ruda Śląska, ale mimo wszystko wynik całkowicie niekorzystny. Co można powiedzieć po takiej sytuacji? Czego brakowało w pańskim zespole, żeby awansować do tej decydującej potyczki o futsal ekstraklasę? Myślę, że przede wszystkim chłodnej głowy. No i gdzieś zespół z Rudy Śląskiej nas dzisiaj wypunktował. Niby my prowadziliśmy tą grę, wizualnie wyglądaliśmy dużo lepiej, stwarzaliśmy sobie te sytuacje, ale wiele z tego nie wynikało, bo bramek strzeliliśmy tylko 3, a wiedzieliśmy, że będzie tutaj trzeba strzelić dużo więcej. No i cóż, widocznie wygrał lepszy. No myślę, że tutaj kibice w Lubawie przeżyli coś takiego jak déjà vu, no bo w zeszłym roku bardzo podobna historia się wydarzyła. Tak, chciałem trenera na pewno spytać, co dalej, no bo jeżeli po raz kolejny walczycie o futsal ekstraklasy, no to raczej pójdziecie za ciosem w przyszłym sezonie i będziecie pewnie chcieli od razu bezpośrednio awansować już do najwyższej klasy rozgrywkowej i nie przez baraże. No dokładnie, ciągle walczymy o te najwyższe cele, jednak no, mamy wyrównany zespół, brakuje nam typowego strzelca i kogoś, kto uspokoi nam tą grę, bo jak wejdziemy w taką ostrą rywalizację, to później gdzieś zatracamy głowę i właśnie tak jak Gwiazda potrafi nas wypunktować. No, jesteśmy wyrównanym zespołem, ale myślę, że brakuje nam z dwóch doświadczonych zawodników, którzy by i uspokoili i strzelili bramkę w decydującym momencie. I bez tego będzie trudno wydostać się z tej pierwszej ligi. W takim razie dziękujemy i życzymy powodzenia. Panie trenerze, przede wszystkim gratulujemy awansu do tej bezpośredniej potyczki właśnie z 10. zespołem futsal Ekstraklasy, ale musimy sobie całkowicie uczciwie powiedzieć, że to był bardzo trudny dla Was dwumecz, żeby przejść tutaj kontrakt Lubawę. No oczywiście, no to tutaj jest, spotkało się dwóch wiceliderów, więc no ten mecz musiał tak wyglądać, tak? To były dwa równorzędne zespoły, które miały jakiś swój pomysł na mecz, miały swoje indywidualności, no ale to dzisiaj my byliśmy górą. Cieszymy się z tego niezmiernie, ale pozostaje nam dalej pracować, bo cel, który postawiliśmy sobie przed sezonem, czyli awans do Ekstraklasy, no jest bardzo blisko, ale jeszcze go nie mamy. Musieliście na pewno popracować bardzo nad taką sferą mentalną przed tym rewanżem, no bo prowadziliście, można powiedzieć, jedną bramką. Jak przygotowaliście się w ogóle do tego rewanżu, tak żeby go dobrze rozpocząć? Rozpoczęliście dobrze, bo strzeliście bramkę w drugiej minucie. No tak, to było trudne. Założyliśmy sobie, że tutaj ta zaliczka jedną bramką, to jest żadna zaliczka. Dostaniemy bramkę zaraz z początku i to my już jesteśmy pod tą kreską, tak? Więc no my tu przyjechaliśmy po zwycięstwo. Nie przyjechaliśmy tutaj kalkulować, bo granie na remis to tutaj by zaraz powodowało to, że jedną bramką bylibyśmy znowu pod wodą, a tego nie chcieliśmy. Tak jak mówię od samego początku, przyjechaliśmy tutaj wygrać, no i zrobiliśmy wszystko, żeby to zrobić. No i na szczęście się udało. Już w pewnym momencie meczu nawet już kontrakt był no bliżej tego awansu, no bo prowadzili 2-1, później też prowadzili 3-2, co dawało dogrywkę. Co wtedy trener sobie pomyślał? Tak, to było takie typowe zachowanie Gwiazdy. Mieć coś w garści, ale to wypuścić. Ale na szczęście dużo pracujemy od drugiej rundy, bo takie mecze jak ten w Lubawie w pierwszej rundzie, przypuszczam, żeśmy przegrali, bo z zespołami, które liczyły się u nas w walce o premium awansu, no to przegrywaliśmy w końcówkach. Tak? Teraz wychodzi nasze doświadczenie, nasza ciężka praca, że te końcówki jednak są na stronę naszą. Informacja akurat w tym przypadku z Katowic. Katowice wygrały z Pogonią, wobec czego Katowice się utrzymały. Pogoń ma dwa punkty przewagi nad tą strefą barażową. W tym momencie w grze można powiedzieć o mecz z Wami. Znajduje się AZS Ugie Gdańsk, MOKS Białystok. Jeszcze tam Pogoń Szczecin ma te dwa punkty, więc tam gdzieś poniekąd jeszcze szanse na mecz z Wami mają. Ale tak pewnie pół żartem, pół serio, ale spytam o to, z kim bardziej trener chciałby mierzyć się właśnie w tej potyczce o futsal Ekstraklasę. Zacznę od innej strony. Bardzo się cieszę, że to nie będą chłopaki z Katowic. Mam sentyment i do zespołu, i do wszystkich tam zawodników, z których serdecznie pozdrawiam, ale tutaj nam no, ciężko cokolwiek powiedzieć. Nie mierzyliśmy się ani z jednym, ani z drugim zespołem. Oba wyglądały przyzwoicie w trakcie sezonu. Zobaczymy. MOKS ma troszeczkę styl podobny do naszego. Często wykorzystują grę z bramkarzem, my troszeczkę mniej od nich, ale to może być dla nich przewaga. No, zespół z Gdańska gra bardzo dobrze z kontry, ma bardzo szybkich i wyszkolonych technicznych zawodników, więc jeden i drugi mecz będzie bardzo, bardzo różny. Co będzie, to będzie. My się do tego przygotujemy. My już nie patrzymy tak na przeciwników, co na swoją grę. Życzymy powodzenia w takim razie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.